Cześć kochani, witajcie na kanale kochamzabawki.pl. Dziś przedstawię Wam zestaw maskotek od Simby z serii Disney Junior Lwia Straż. Zacznę od lwa Kiona, największej z maskotki. Czekaj, się dowiem. Tutaj w środku mamy baterię. Przełącznik z włącz na wyłącz, wyłącz, włącz. Okej. Tutaj mamy symbol w jej straży. Naciskamy ten guzik i nasz dzielny lew zaczyna mówić. Nawet zaryczał, ale jak potężnie. Jak widać, odtwarzanie jest losowe. Dla porównania mamy tutaj jeszcze małą maskotkę, która również mówi. Również ryczy. I takie różne dźwięki wydaje. Różnicą w tych zabawkach jest to, no, że ta jest większa oraz widać jej ząbki. Ta natomiast się tylko uśmiecha. O, równo się zaśmiały nawet. Tutaj mamy Bunga. Bunga natomiast z tyłu ma ten włącznik i tę baterię. Również z boku ma znak lwiej straży, który świeci, ale oczywiście w ciemności. No tutaj mamy jasno i wydaje różne dźwięki. Porywczy Bunga. Lubi się śmiać, jak widać. Dla porównania mamy tutaj też małego Bunga. Wydaje również dźwięki, tak jak w tamtym przypadku. No, one się praktycznie niczym nie różnią, tylko tym, że duży Bunga ma ręce przy ciele, a mały Bunga może nimi swobodnie manewrować. O, mały Bunga wydaje różne dźwięki, nie tylko buzią, ale też dołem. I bardzo często te dźwięki się powtarzają. Takie nasze wesołe maskotki. No i na koniec jeszcze tutaj mam małą maskotkę hipopotamicy Besztę. No, jest mała, ale jednak zarazem taka wielka trochę. Wydaje również dźwięki. No i się tutaj bardzo cieszę. Zabawki są przeznaczone już dla najmłodszych dzieci od wieku niemowlęcego. Maskotki oceniam na 5 gwiazdek, ponieważ dla tych najmłodszych użytkowników na pewno będą sprawiały bardzo dużo frajdy. No, są interaktywne.
często się śmieją, więc dzieci razem z nimi na pewno będą się śmiały. Zapraszam Was, kochani, do oglądania kolejnych odcinków na kanale kochamzabawki.pl. Cześć i do zobaczenia!